Autun Offroad Challenge Krąpiewo. Trzecia runda, 5 klas, niemal 100 pojazdów i my naszym małym opelkiem. Początkowo wyczątki wydawały się dosyć proste. Muszę przyznać, że przez chwilę nawet marudziłem, że zbyt proste, ale spokojnie, wszystko odszczekuję. Wszedłem kawałek dalej. I przyznaję, organizator się postarał. Niektórzy nawet postanowili zostać trochę dłużej. Ale o tym później. Teraz parę ujęć z lżejszego terenu. Przejdźmy teraz do etapu, który najbardziej dał się we znaki z motką i ich załogą. Nie tylko z motki się topiły w tym bagnie, ale i my. Jest rajd, więc muszą być też pechowcy. Załoza tego dźmiaka padł rozrusznik na środku bagna. Po raz kolejny. Jak się bawisz? Elegancko, jak zwykle. Tradycyjnie nie ma prądu. Tradycyjnie nie ma prądu, obraził się i będzie spalał. To wesoło. A tamten też jest z czarnej dupy. No tamten jest bardzo czarnej dupy. No. Choć trochę błota, nie? Tylko szkoda, że my już skończyliśmy. O, a co się stało? Przegub. A co macie to? Nie. Czy stoi co? Na bazie już. Witara? Tak. Największymi pechowcami byli Adam i Marcin. Siedzieli w tym bagnie, aż było ciemno. Ale jak wszyscy wiemy, było to w ciągę. Niestety dołączyliśmy do grona, ponieważ od kiedy kupiłem frotę jest nowa tradycja. Na każdym wyjeździe musimy coś naprawić. 10 sekund temu wyjechaliśmy z rajdu. Auto zdechło. Opel się nie psuje, on tylko... się lekko psuje. Lekko, ale często. Przygody muszą być. O kurwa, opel się popsuł, niemożliwe. Dalej chcesz terenówkę?